Michał Cichy, MMA.pl, a ze mną Paweł Jóźwiak. Ostatnimi czasy jeden z mocniejszych zadymiarzy w polskim MMA. Pawle... Tak, ja jestem zadymiarzem i zawsze nim będę. Pawle, co cię sprowadza tutaj na High League? Zawsze staram się być tam, gdzie się coś dzieje wokół polskiego MMA, czy to są gale sportowe, czy freakowe. Tam, gdzie coś się dzieje, tam jestem i ja, muszę obserwować, patrzeć, co się dzieje i działać i dalej budować moją organizację. Miałeś okazję obejrzeć już dzisiaj jakieś walki? Tam widziałem walkę karłów jak na razie i byłem w szoku, ale nawet się nieźle bawiłem na niej. A to jeden versus jeden versus jeden? Nie, tego nie, akurat byłem, że tak powiem, w VIP roomie i to przeoczyłem. Ale ogólnie gala na plus, gratulacje dla organizatorów, dobra robota, fajnie to wygląda, widać przepych, dobra realizacja, pełna Ergo Arena, naprawdę tutaj gratulacje, chylę czoła, bardzo mi się to podoba. Dużo cierpkich słów ostatnio powiedział o tobie Boxdel. Jak ty zareagowałeś? I się dziwię też, że nie było jakiejś ostrej odpowiedzi. Słuchajcie, kto to jest Boxdel? Jak ja robiłem poważne gale, to Boxdel był na etapie trzymania mamy za spódnicę, tak? Młody chłopak, nigdy w życiu ze mną słowa nie zamienił, także co on może wiedzieć na mój temat? Cieszę się jednak, że śledzi moje wywiady. Może chłopaczek ktoś się nauczy o prawdziwym MMA, bo to, co oni robią, to jest program rozrywkowy, a my od lat z ciężkim trudem ja i moi wspólnicy budujemy polskie MMA, także tyle w temacie. No. Jakbyś, a propos pana Boxdela. Jakbyś odpowiedział, bo on zarzuca ci, że kopiujesz od nich. No, słuchajcie, zawsze ktoś coś od kogoś kopiuje, tak? Jeśli ktoś coś robi dobrze, czemu ja mam tego nie skopiować? No, całe życie ktoś coś kopiował. KSW kopiowało od Pride'u, my kopiowaliśmy od KSW, Fame też od kogoś kopiował i tak się tutaj kółko zamyka, tak? Z tego co słyszałem, to były inne zarzuty, zarzucał mi jakąś hipokryzję i inne rzeczy. No szkoda, że zarzuca mi to facet, co ze mną nigdy w życiu słowa nie zamienił, bo taka jest prawda. On ze mną, ten chłopak, słowa w życiu nie zamienił, no. A to w takim razie z kim z Fame'u rozmawiałeś? No, rozmawiałem z Rafałem Pasternakiem wcześniej i z Krzyśkiem Rozparą i miałem tam jakiś ograniczony kontakt z Wojtkiem Golą, którego znałem jeszcze wcześniej, zanim był w Fame'u, a z tym grubaskiem nawet w życiu słowa nie zamieniłem. Z innymi wodarzami też masz jakąś spinę, czy jest na spokojnie? Mam taką spinę, nie chcę wywlekać tego na światło dzienne, co się między nami wydarzyło. Była spina tam o Murano, już tam mówiłem to tyle razy w wywiadach, to nie będę już powracał do zarzewia konfliktu, aczkolwiek pewne sprawy zaszły za daleko i już nie ma zgody i nigdy nie będzie. Nie chcę mówić o tym publicznie, co się wydarzyło, no ale naprawdę pewne granice zostały przekroczone. Gdzie będzie walczył Jacek Murański? No nie wiem, no Jacek Murański jest na tyle osobą, że tak powiem, nieobliczalną, że tego chyba jeszcze nie wie nikt. W każdej chwili się to może zmienić. Miał się u nas bić na początku w tym nowym projekcie, ale ten projekt się opóźnia. Nie wiemy, czy jeszcze wystartujemy w tym roku, czy na początku przyszłego. Także jeśli będzie miał możliwość zarobienia sobie jakiejś większej kasy w jakiejś innej organizacji, no to przecież my nie będziemy mu tego utrudniać. Ale myślisz, że jest możliwy ten występ na Elite Fighters? No myślę, że tak. No z tego co wiem, dostał tą dobrą propozycję finansową, no to czemu facet ma sobie nie zarobić, tak? Ja mu na pewno nie będę tego zabraniał albo go od tego odwlekał. Marcin Najman, kiedy walka Jóźwiak Najman? Słuchajcie, ja cały czas trenuję, szykuję się na niego. Nie wyobrażam sobie, żeby tej walki nie było. O, jest, idzie właśnie. Często chodzi. Ale chcieli przez kamerę, co? Ale wiedział kiedy przyjście. Cześć! Szykujesz się? No jak, no zobacz kurwa. Brzuch spada, forma rośnie, także wiesz. Ale widzę u ciebie to ty bęben. Forma jest, bo była. Wiedział kiedy się pojawić z Kubany, no zobaczcie. Co by nie mówić o Marcinie, on zawsze wie kiedy się pojawić. Marcin, ja tu się pytałem Pawła, kiedy walka między wami? To wszystko tak naprawdę zależy chyba od Pawła, bo te wszystkie nasze ustalenia jakby no zostały zmodyfikowane. Ja nie mam jakichś żali co do tego powodu, bo Paweł mi wyjaśnił, że biznesowo się to jakoś im nie układa. W sensie takim, żeby Paweł walczył u nas, pomimo tego, że takie ustalenia pierwotnie zawarliśmy. Ja przecież nie robię z tego problemu. Jeżeli znajdziemy taką formułę, żeby tą walkę stoczyć, to ja jestem jak najbardziej otwarty. No. Gościu trenuje. Po to trenuje, żeby się z nim nie bić. No, chce się z Marcinem zbierzyć i tak ma być. Musimy to zrobić. Nie? Tak ma być. Ale będzie na fejnie, ja czy ma VIP? Mówię, ja po to trenuję, żeby się bić z Marcinem. Nie chcę się bić z nikim innym, tylko z nim, kurde. Marcin, według mnie, ostatnio dojrzałem do tego i głośno to powiem, po Pudzianowskim to jest druga najbardziej rozpoznawalna osoba w polskich sportach walki. I co by o nim mówić złego bądź dobrego, przyczynił się do rozwoju tej dyscypliny. Także ja nie będę wariował, żeby w tym wieku bić się z byle kim. Chcę się bić z Najmanem.
Tylko i wyłącznie. No i tyle, i daj mu Boże, no daj mu Boże, żeby się przygotował i żeby tej do tej walki. Kurwa, żebyś wiedział, że się przygotuje. Atmosfera gorąca. Nie no, zrobimy tą walkę czysto sportowo, jak widzicie. Wiecie, nie ma jakiejś takiej mega złej krwi, kiedyś się nie lubiliśmy, teraz jest między nami wszystko ok, ale musimy to wyjaśnić po prostu sobie już na stopie sportowej. Znaczy nie, no prawda jest taka, nie, ja wam powiem, to nie ma co wyjaśnić. Prawda jest taka, że tutaj zgadania to nawet dzieci nie ma, tak? Więc to trzeba ustalić datę, ustalić kwoty i wyjść i po prostu... I zrobić to. No, ja wiem, że to nie będzie zbyt długo wszystko trwało, ja to będzie nie. Dosyć szybka robota, ale z drugiej strony... Szybka robota dla mnie. Z drugiej strony marzenia to jest piękna rzecz i fajnie, że Paweł jest takim marzycielem, bo marzenia w ogóle rozwijają świat. Paweł gdyby nie marzył, to by być może nie rozwijał tak fenu, a w związku z tym, że to go popycha do jakichś tam twórczych działań, to bardzo dobrze, że ma taką wyobraźnię. Fakt faktem, że te marzenia prysną jak bańka meglana już w pierwszej minucie walki, ale... To nic, bo przecież będzie mógł się odbudować i będzie mógł. W drugiej walce będzie mógł walczyć na przykład z lwem albo bonusem, nie? Teraz to cię poniosą, kurwa. Pamiętaj, że jesteśmy dogadani na walkę i na rewanż. Tak, to prawda. W tym pierwszym starciu od razu w pierwszej rundzie od razu będziesz miał szansę rewanżu. Pierwsza walka skończy się do minuty, druga do 30 sekund. Tak to wyjdzie, bo w drugiej już będzie złamany psychicznie. Zamierzam to skończyć z tobą w minutę. W drugiej już będzie psychicznie złamany i to już będzie tylko formalne. Nie masz kondycji, chciałbyś to załatwić w minutę. Tak, będzie to w minutę. Każda twoja kolejna minuta będzie katorgo. Jak to było z tym Jasiem Kapelą w końcu? Nie, ale co ty, Jaś Kapela już u nas nigdy nie wystąpi. Po tym, jak ja mówię teraz zupełnie bardzo poważnie, z tej luźnej atmosfery troszeczkę wyjdę. Jeżeli ktoś kpi i robi sobie żarty i igra sobie z takimi wydarzeniami jak śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, taki człowiek jest moralnym bydlęciem i on nie ma wstępu na MMA VIP. No tu się akurat zgadzam. To historia, nie znam szczegółów, ale rzeczywiście tutaj nie powinno tak być. Marcin ma trochę rację, aczkolwiek wie, że w tym świecie freaków wszystko jest troszeczkę, kurde, szalone i czasami kontrowersje się sprzedają, no. Ale panowie, już tak na poważnie, jest to możliwe, że w tym roku zawalczycie ze sobą? Ja jestem otwarty. Ja się z nim nawet teraz mogę bić, no. Ja tak samo. To jest kurwa. Niech tylko ktoś to sfinansuje, bo za darmo nie będę go napierdalał. Niech tylko ktoś to sfinansuje, no. Musimy szybką zrzutkę to chyba zrobić. Słuchajcie. Ta walka się sprzeda, przysięgam. Mnie ludzie, kurwa, na ulicy zaczepiają, czy gdzieś w barach, tak mówią: panie Pawle, kiedy w końcu ta walka z Najmanem, kiedy to się odbędzie? Ja wiem, że ta walka się sprzedaje, chcę to zrobić, nie? Tylko chcę się do tego dobrze przygotować, bo co by nie mówić o nim, on w tej klatce, czy tam w ringu był już kilkadziesiąt razy w życiu, ja jeszcze nie byłem ani razu, dlatego potrzebuję trochę czasu, żeby się przygotować. Marcin, jak ci się W drugiej minucie go pierdolnąć, aż już mu tlenu zabraknie. Ja ci jeszcze raz mówię, za marzenia nie karają, piękna rzecz marzyć, bo marzenia popychają świat do przodu i to, że Paweł, to świadczy o tym, że to jest wrażliwy człowiek, że bo takimi marzeniami dysponuje. No natomiast, no tak jak mówię, no życie jest troszeczkę brutalniejsze i to klatka wszystko będzie zweryfikuje. Klatka zweryfikuje. Klatka zweryfikuje. No nie ma co gadać na ten sam temat, no na ten temat. No, trzeba dobra, Marcin. Jak dwóch facetów i tyle. Marcin, kiedy druga część wywiadu z panem Jackiem Murańskim? Ale przecież ja jestem otwarty. No ale słyszałem, co z tym się ruszyło w tej walce twojej z Moranem. Ja jestem otwarty na tamtą walkę również. Panowie, no na takie walki to... Słuchajcie, ja powiem, żeby wytrącić. On, kurwa, nie chce słyszeć, przepraszam za przekleństwo, ale jak widzę Marcina, adrenalina mi się podnosi. Nie chce słyszeć, że ty kończysz karierę. Dopóki ty się sprzedajesz, ludzie chcą się oglądać, to Najman ma wychodzić do klatki, no. Także koniec. Powiem wam tak, moja kariera zakończyła się na Narodowym, gdy pozrywałem sportowa. A kariera freakowa to już nie jest sport i nie oszukujmy się. Przecież nikt tutaj chyba wielkiego sportu nie szuka, tylko emocji. A jeżeli te emocje faktycznie są generowane, no to nie ma problemu. Przybić z mocy, o tym mówię. Nie ma problemu. To panowie, może zróbmy walkę jeden versus jeden i pan Jacek do was dołączy. Ale jako sędzia? Tak jak tutaj kto? Było. Jako kto? Widziałeś tą walkę, jak walczyło trzech i każdy na każdego? Tutaj była dzisiaj. Nie. Ja też to przeoczyłem, nie widziałem. A właśnie. Nie, dobra, to wiecie co, ja pozostanę. Twoje lata, my chcemy normalne takie walki. Jeden na... Tak, w klasycznej ja tak samo, nie? Dobra, panowie. Dziękuję bardzo. Jeszcze może Paweł, ale już tak... Ale zobacz, ma wyczucie, wiedział kiedy się pojawić. Akurat się pojawił, kiedy o nim gadaliśmy. Ja nie wiem, czy jakiś posłuch masz, są doskobany, dlatego tak się sprzedaje, nie?
On ma szósty zmysł chyba do dymów i do przychodzenia no, w takich... Ale to jest fenomen. No Michał, powiedz szczerze, kurwa, całe życie dostawał pierdol, mówiąc brzydko, a dalej, kurde, ludzie chcą go oglądać, dalej jest rozpoznawalny, jest w piątce najbardziej rozpoznawalnych sportowców. To jakiś szacunek mu się należy mimo wszystko. Zgadzam się z tobą w zupełności. Fenomen Marcina Neimana myślę, że jest świetnym wydarzeniem, tym sytuacją socjologiczną w ogóle. Myślę, że socjologowie powinni jakąś fenomen, inną... Ale ten fenomen się skończy, kiedy na samym jego końcu promotor go w końcu stłucze, który jeszcze nigdy nie był w klatce i to będzie jego koniec. Myślisz, że zrobisz to? Ja nie biorę innej możliwości pod uwagę. Nie po to trenuję, wylewam hektolitry potu na treningach, żeby przegrać tę walkę. No kurczę, przecież mogłem w ogóle się nie przekonać, wejść sobie, zgarnąć kasę i powiedzieć, no tak, nigdy nie byłem w klatce, jestem promotorem, mam swoje lata, przegrałem. Ja chcę wejść do tej klatki i wygrać i naprawdę to nie żartuję, nie? Tyle, że wiesz, mógłbyś bardzo dużo stracić, jeśli byś ewentualnie przegrał z nim. No trudno, zawsze jest ryzyko, dlatego ja tą walkę, że tak powiem, nie przegram ani nie wygram w samej klatce, tylko od tego, czy ją wygram, zależy to, ile ja dam z siebie na przygotowania, jak poważnie będę do tego podchodził, a podchodzę do tego bardzo poważnie, wiem, ile mam do stracenia, nie zamierzam tej walki przegrać. Parę pytań jeszcze miałem, ale Marcin totalnie mnie wytrącił z równowagi, więc zakończę. Dzięki, Paweł. Więcej dymów. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Zapraszam wszystkich 16 października, Netto Arena w Szczecinie, sportowa gala. Władze wieczoru, Mateusz Rębecki. Naprawdę tym razem nie będziecie narzekać na rywala. Mocny przeciwnik z dobrym rekordem ze wschodniej granicy. Także kto nie może być w Szczecinie tego dnia, sportowe anteny Polsatu będzie się działo. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz piąteczka.